Chciałem Państwa zainteresować sprawą dni otwartych magistratu, które odbędą się w tą niedzielę najbliższą. Chciałem prosić Panią Radną Grotowską o przedstawienie i tematyki, i zakresu, i ewentualnie propozycji odnośnie obsługi naszego stoiska. Można? W tym roku dni magistratu są poświęcone tematowi graffiti. No to tak bardzo ogólnie, dlatego że wszystkie działania, które będą miały miejsce na terenie magistratu i przed, będą związane właśnie z przeciwdziałaniem graffiti jako wandalizmowi, tak to możemy określić, ale równocześnie propagowanie graffiti jako sztuki także będzie miało miejsce. I taki charakter będzie miała także proponowana przez naszą dzielnicę prezentacja. To znaczy jej temat oczywiście będzie ściśle związany z graffiti na terenie naszej dzielnicy i to będzie graffiti w przestrzeni publicznej dzielnicy 9. Oraz drugi temat, nieco rozszerzający ten problem, graffiti, sztuka czy wandalizm. Równocześnie także zaprezentujemy projekty zgłoszone na konkurs graffiti w przestrzeni publicznej. To są trzy prace, które zgodnie z proponowanym tematem dotyczą ekologii i one będą realizowane na terenie naszej dzielnicy na takich płaszczyznach, które bezpośrednio sąsiadują z parkiem Solwaj. Ale realizacja tych projektów zgłoszonych w konkursie będzie miała miejsce dopiero we wrześniu. No i oprócz tej tematyki, która jest ściśle związana z proponowanym tematem głównym dni magistratu, będzie także krótka informacja na temat malarstwa pani Grażyny Żnalik i będzie także zaprezentowany jeden bądź też dwa jej obrazy sygnalizujące wernisaż, który będzie miał miejsce w następnym tygodniu, w sobotę. Będziemy otwierali tutaj wystawę prac malarskich pani Grażyny Żnalik na terenie siedziby Rady Dzielnicy. No i oczywiście wiadomo, że ta prezentacja i różne imprezy towarzyszące, o czym można przeczytać na stronie miasta Krakowa, będzie miała miejsce 2 w godzinach od 10 do 17 i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. No myślę, że tutaj nawet nie trzeba ustalać jakichś dyżurów, dlatego że Państwo wszyscy chętnie zapewne będziecie uczestniczyli. I w otwarciu tych prezentacji poszczególnych dzielnic, no i oczywiście także w czasie trwania dni magistratu. Natomiast jeżeli chodzi o dni dzielnicy, bo myślę, że to mogę kontynuować tak, żeby zamknąć temat. W tym roku planowane są 3-dniowe obchody, od piątku poczynając, czyli 7 czerwca do niedzieli łącznie. Dzień pierwszy, to znaczy piątek, 7 czerwca, to jest w zasadzie dzień poświęcony młodzieży. I tym razem będzie się odbywał Festiwal Talentów i Zawody Sportowe na terenie Orlika i na terenie Szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w ulicy Freny. Organizatorem jest właśnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i pani dyrektor Kapcia, która
nawiązała kontakt z innymi szkołami naszej dzielnicy, dlatego że także pozostałe dwa gimnazja uczestniczą w tych właśnie zawodach sportowych i festiwalu talentu. No jak to jest w programie, tutaj otwarcie tych wszystkich propozycji przedstawionych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących będzie miało miejsce o godzinie 9, zakończy się mniej więcej około godziny 13. Także serdecznie Państwa zapraszamy. Zarząd będzie brał udział w otwarciu Dnia Sportu, no i także wręczeniu nagród, dlatego że są przewidziane te nagrody. Bardzo ciekawie zapowiada się Festiwal Talentów, bo dzieci ze szkoły podstawowej i z gimnazjum będą uczestniczyły w takich warsztatach plastycznych. Będą przygotowywały prace w trakcie trwania tych wszystkich innych jeszcze nazwać działań artystycznych. Natomiast po południu serdecznie zapraszamy na realizację takiego programu rodzinnego w przedszkolu społecznym, przepraszam, samorządowym numer 95. Będzie to taki rodzinny piknik ze zdrowiem na ty. Będzie to i działanie rodziców, i dzieci, i wspólne zawody. Tutaj jest to nazwane quizem ekologicznym. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne dwa dni, to one będą miały miejsce, obchody będą miały miejsce na terenie klubu sportowego Borek i naszego tutaj obiektu. I w pierwszym i w drugim dniu rozpoczynamy te uroczystości o godzinie 15, 8 czerwca o godzinie 15, uroczyste otwarcie obchodów 19 dni dzielnicy, a następnie inauguracja obchodów jubileuszu 85-lecia klubu sportowego Borek i odsłonięcie tablicy, która będzie tutaj odsłonięta przed wejściem do budynku. Zaraz po tej uroczystości także otwarcie wernisażu pani Grażyny Szynali. To resztę możecie Państwo oczywiście przeczytać. To jest wprawdzie bardzo lakonicznie zapisane, ale mniej więcej oddaje, że tak powiem, istotę rzeczy w programie. 9 z kolei istotnym elementem tych uroczystości na pewno będzie przemarsz orkiestry Delce wraz z przedszkolakami od pętli do klubu sportowego Wol, tutaj do naszej rady i bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w tym przemarszu. No, on jest bardzo uroczysty, kto oczywiście uczestniczył w ubiegłym roku, to wie, że to ma taką niepowtarzalną atmosferę. I równocześnie, ponieważ marsz wiąże się z występem orkiestry dętej, powiem, że potem także odbędzie się koncert orkiestry dętej na boisku głównym. Będzie oczywiście także i atrakcja w postaci sportu, będzie to mecz o puchar pana prezydenta profesora Jacka Majchrowskiego i pan prezydent ufundował ten puchar, w związku z tym zapewne będzie go wręczał zwycięskiej drużynie. A całą tą zabawę trzydniową zakończy pokaz ogni sztucznych. No, pozostałe informacje znajdują się także na tym plakacie. Raz jeszcze w takim razie w imieniu wszystkich organizatorów, zarządu serdecznie zapraszam radnych dzielnicy. Będziemy to czynili także zapraszając mieszkańców. Jutro będzie gotowy plakat. Dlatego też bardzo serdecznie Państwa proszę. Liczę tutaj bardzo na inicjatywę Komisji Informacji, że Państwo ten plakat po prostu rozpropagujecie, umieszczając go w terenach, które są Wam dobrze znane w swoich rejonach. Ponieważ no, my nie możemy nikogo wynająć do tego, żeby
ten plakat umieszczać w różnych miejscach dostępnych dla mieszkańców. Bardzo proszę, może jutro biuro nie będzie czynne cały dzień, a my nie wiemy, prawda, o której godzinie ten plakat dotrze, więc możemy się umówić, że w takim razie trzeciego koniecznie musi on być, prawda, powieszony, a jeżeli ktoś chciałby wykorzystać ten wolny czas długiego weekendu na te prace, to ewentualnie możemy się umówić, w jaki sposób ten plakat odebrać. Czy duże będą plakaty, czy duże i małe? To znaczy te plakaty, o ile wiem, będą tak jak w ubiegłym roku. Czyli 50 na 70. Małe, bo na przykład u nas na osiedlu nie ma gdzie powieść. Nie ma miejsca. Tylko takie, tylko najlepsze to są takie plakaty. A no to nie są plakaty, to są po prostu kartki. No jeżeli Państwo chcecie na te kartki. No bo nie powiesimy na prawie dużego plakatu. Tak, nie ma miejsca. Kolorowe możemy tak w formacie, ewentualnie w formacie A3. Możemy wydrukować, tylko że na plakatach już są odgłoszenia i nie ma miejsca, naprawdę nie ma gdzie powiesić. No tak, ale plakaty nie muszą wisieć na bramach, mogą wisieć także w innych miejscach. No, to jest kwestia inicjatywy. Ja podejrzewam, że to Państwo decydujecie się na taką działalność, jaką zakłada Komisja Informacji, no to będziecie mieli jakieś pomysły na to, żeby te plakaty powiesić. No przecież to nie jest tak, że nie ma w ogóle miejsca, bo no, ja nie mówię, że nie ma, tylko najbardziej się sprawdzają takie małe plakaty. Dobrze, ale mamy takie możliwości, jakie mamy i to, czym dysponuje. Dobrze, może być. Dobrze. To jeżeli chodzi o dzielnicy, to pewnie wszystko. Jeżeli Państwo macie pytania, to oczywiście my pewnie udzielimy odpowiedzi w ramach możliwości i wiedzy takiej, jaką mamy teraz. No, jest także na tej ulotce informacja o parafiacie. Ona odbędzie się 16 czerwca, czyli tydzień po Dniach Dzielnicy, no i oczywiście także, ponieważ jesteśmy współorganizatorem, to serdecznie zapraszamy także na tę uroczystość. Na się rozegnia. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa odnośnie tych naszych imprez? Nie widzę. To ja Państwa pragnę poinformować jeszcze o działalności, jaką inicjatywie, jaką ostatnio podjęliśmy wspólnie z kolegami z dzielnic nowochódzkich, podgórskich, czyli prawobrzeżnego Krakowa, który 5 będzie uroczysta sesja Rady Miasta, 100 lat przyłączenia, połączenia, przepraszam, połączenia Podgórza z Krakowem. Proszę Państwa, z inicjatywą wystąpiliśmy z kilkoma kolegami i ona została podjęta przez przewodniczącego Rady Miasta pana Bogusława Kośmidra. W tym celu zaprosił nas w poniedziałek do swojego gabinetu na taką wspólną dyskusję, mianowicie jest pomysł stworzenia stowarzyszenia pod nazwą Porozumienie Dzielnic Podgórskich. Projekt PODO się nazywa. Przedyskutowaliśmy sobie, jakie formy są, zostały przedstawione. Jest stowarzyszenie zwykłe, jest stowarzyszenie rejestrowe. Dyskusja, która toczyła się więcej jak 60 minut, skłoniła przewodniczącego do podjęcia takiej decyzji, że najpierw będzie zakładane stowarzyszenie zwykłe, które będzie miało na celu przygotowanie zarejestrowania stowarzyszenia rejestrowego, bo trwa to dłużej, jest związane
z koniecznością przeprowadzenia wszystkich spraw związanych z uzyskaniem osobowości prawnej. Dlaczego? Dlatego, że stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej i w związku z tym nie może tworzyć po prostu związków stowarzyszeniowych, no i równocześnie nie jest takim podmiotem, jest to tylko coś, co ma na celu tam bardziej takie rzeczy współpracy pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Natomiast zaletą stowarzyszenia rejestrowego jest to, że mam osobowość prawną i może stanowić podmiot w rozumieniu prawa, być podmiotem w staraniu się o dotacje zarówno krajowe, jak i zagraniczne. No, uznaliśmy wspólnie, że ma to sens. Sprawa utworzenia tego stowarzyszenia będzie przedstawiana bodajże przed sesją uroczystą Rady Miasta w dniu 5. Będzie konferencja prasowa. Pomysłem jest zainteresowany i patronuje ten pan prezydent, pan przewodniczący Rady Miasta Krakowa. Myślę, że warto, członkiem może być każdy z mieszkańców, niekoniecznie jako osoba fizyczna, niekoniecznie związana z, powiedzmy, kadencyjnością i mandatem radnego. Zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami, jakie dostaliśmy, na temat poczytania sobie, jak to wszystko wygląda, bo jest tu przykładowo przedstawiony projekt takiego stowarzyszenia, które już zostało zawarte kilka lat temu, Porozumienie Dzielnic Nowochódzkich. Co ma na celu stowarzyszenie, porozumienie pod tytułem Porozumienie Dzielnic Podłódzkich? Mianowicie to, żeby wywierać w mieście nacisk, bo jak widać w dzielnicach nowochódzkich to się sprawdziło i one rzeczywiście stanowią siłę, która potrafi przyciągnąć zadania miejskie na swój teren i nie chcemy w tym znaczeniu być gorszymi i próbować dla naszej dzielnicy i wszystkich dzielnic sąsiednich uzyskać dodatkowe, że tak powiem, fundusze na inwestycje infrastrukturalne. To tyle. Proszę bardzo. Ja się chciałam tylko zapytać, czy to nie będzie pierwszy krok do utworzenia 4 dzielnic miasta Krakowa, dzielnica Podgórze, dzielnica Nowa Góra, dzielnica Śródmieście i dzielnica Podgórza. Tak było kiedyś. No, ale co i jaki to jest, ma związek. Ja nie wiem, ja nie szukam tutaj jakiegoś podwójnego dnia dna. Dlatego, że wydaje mi się, że mamy coś do powiedzenia. Ja panu przewodniczącemu zwróciłem uwagę, bo on mówił, że to jest pierwsze spotkanie inauguracyjne. W tej kadencji na samym początku, jak państwo dobrze wiecie, wystąpiliśmy z inicjatywą 4 dzielnic, w tym 3 podgórskich, o reaktywowanie tak zwanego konwentu. Mimo wcześniejszych polemik i sporów w studio Radia Kraków, jednak pan przewodniczący po jakimś czasie, po przemyśleniu, podjął inicjatywę i spotkania przewodniczących się odbywają dość regularnie, a może nawet częściej niż regularnie, bo pierwsze jego zamierzenia były takie, że raz będziemy się spotykali raz na pół roku. Myśmy przeforsowali, że się będziemy spotykać przynajmniej raz na kwartał, a w tej chwili to już w tym roku odbyło się dobrych kilka wspólnych posiedzeń wszystkich dzielnic. I obecność w zasadzie na każdym posiedzeniu przewodniczących na 18 dzielnic nie ma mniej niż
16-15, czyli to są, że tak powiem, przypadki losowe. I muszę Państwu powiedzieć, że wiele rzeczy, które udaje się nam załatwić, właśnie forsujemy przez tak zwany konwent. Nie? Zresztą Państwo macie wszystkie dokumenty w tej sprawie, bo protokoły są przysyłane do Rady, można tam czytać, macie Państwo do tego pełny dostęp. Ale naturalnie, ja nie kwestionuję zasadności, tylko tak zwracam uwagę, czy to nie będzie pierwszy krok, bo w mieście już dawno idą zakusy w tym kierunku, żeby zlikwidować. Ale to jest ogólna opinia, co będzie to... stworzyć z powrotem cztery dzielnice, tak jak kiedyś było. Dobrze. Więc ja tylko zostały już w strukturze ZIKIT-u wyznaczone cztery okręgi dzielnic. Już rzeczywiście w strukturze ZIKIT-u są obszary, na których ZIKIT działa. Tu nasze dzielnice, dzielnice, powiedzmy, Stare Miasto, Nowa Huta, Bronowice. Wiecie Państwo, bo moloch, taki moloch jak jest ZIKIT, gdyby działał z jednego punktu na obszar całego miasta, to wiecie dobrze, czym się to kończy. I to być może, że tak powiem, jest nasza historia naszych 18 dzielnic już jest ponad 20-letnia, więc różne były koleje losu, a jakoś się to do tej pory utrzymuje. Nie widać takich nawet reformatorów, którzy by zaoszczędzali na tym, co dziennikarze chętnie podchwytują, ile utrzymanie tych dzielnic kosztuje. Ale muszę powiedzieć, że my, jak tu siedzimy, jesteśmy szaleńcami, którzy poświęcają swój czas od 20 lat czy mniej i wprowadzają do myślenia w mieście jakiś zdrowy duch, bo my nie pozwolimy się kiwać urzędnikom. Tu kolega opowiadał na którejś z sesji, jak nas skarbnik usiłował zrobić w balona. To naprawdę ma swój sens. To tyle. Ja w zasadzie to tak połączyłem sprawozdanie z naszych działań, z oświadczeniami i przystępujemy do komisji. No zaraz, no, ale mamy przyjęcie protokołu i oświadczenie komunikaty są do przyjęcia, czyli przyjmiemy protokół czy nie? No nie wpłynęło nic na piśmie, nigdy nie głosujemy. Dobrze, no to ja... To trzeba ten punkt, że tak powiem, odhaczyć. No, przepraszamy. Dobrze, no więc ja... Wcześniej chciałam, bo potem to umyka, jeżeli można. Chciałam ogłosić, kiedy komisje będą. Nie, to na koniec. Panie radny, może być pan łaska. O co chodzi? Proszę do mnie. O to chodzi, że pan przewodniczący zaraz zamknie sesję, o to chodzi. Czy pan przewodniczący nie zamknął sesji, tylko żebym ja mógł teraz... Ja rozumiem. No więc teraz oświadczenia i komunikaty, dobrze? Proszę bardzo. Ja koresponduję z Kancelarią Rady Miasta w sprawie odroczonej sesji i dostałem tutaj pismo takie generalnie niejednoznaczne, w związku z czym napisałem, uściśliłem to pismo i ja tylko przeczytam go. Dziękuję za wyjaśnienia w sprawie odroczenia sesji z dnia 16.04. Pismo tutaj jest numer, ale ja proszę o stwierdzenie. Czy przewodniczący przekroczył swoje uprawnienia, czy nie przekroczył? Konkretnie na temat tak, nie. Dwa, jeżeli nie przekroczył, to proszę o podanie przeszkody, która uprawniała przewodniczącego do odroczenia sesji oraz uniemożliwiła Radzie rozpatrzenie spraw bądź kontynuowanie jej obrad. Proszę o konkretną odpowiedź na wyżej wymienione pytania. I ja tutaj daję kopię, żeby Rada wiedziała, że to nie jest tak, że ten mail, który żeśmy dostali, to taki jest po prostu jednostronny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Równocześnie będę składał do Urzędu Miasta Krakowa, Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa skargę w związku z notorycznym brakiem przygotowanych uchwał nie tylko 3 dni przed sesją, ale nawet na jeden dzień przed sesją. Też korespondowałem na ten temat z Radą Miasta. I my jako radni mamy obowiązek zaznajomić się na 3 dni przed sesją z materiałami. Więc jeśli my mamy obowiązek, to przewodniczący
i ma obowiązek nam te materiały na 3 dni przed sesją przedstawić. Notorycznie ich nie dostajemy, mało tego, nie dostajemy ich na piśmie, są w komputerze, musimy się upraszać o pisemne materiały. Także komisja jest zwoływana po prostu, kończy się o 10, a na drugi dzień już jest sesja. Więc składam i czytam, skarga. W związku z notorycznym brakiem przygotowanych uchwał, nie tylko 3 dni przed sesją, ale nawet na 1 dzień przed sesją, protestuję przeciwko takiemu procedowaniu spraw, tym bardziej, że przewodniczący, jako osoba odpowiedzialna za organizację i zwoływania sesji, paragraf 5 ustawy pierwszej, ustęp 1 regulaminu, powinna przedmiotowe materiały przedłożyć w sposób umożliwiający radnym zapoznanie się z nimi w określonym czasie. I to jest następne pismo. I ostatnia sprawa. Ostatnia sprawa. Zacytuję tutaj scenogram z sesji. Nie daje mi to spokoju. Cytuję. Głos zabrał przybyły na sesji mieszkaniec. W związku z powyższym zwrócił się z pytaniem do przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy 9. Czy Zarząd Dzielnicy 9 działa zgodnie ze statutem dzielnicy? Ponieważ pani przewodnicząca odczytała, że działa niezgodnie. Taka była opinia Kancelarii Miasta, że działa niezgodnie ze statutem. Odpowiedzi udzielił przewodniczący Krzysztof Mucha. Rozmawiałem w tej sprawie w Urzędzie Miasta Krakowa, referacie legislacyjnym Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa i stoi na stanowisku innej interpretacji punktu statutu dzielnicy. Więc ja nie wiem, jaki to jest inny punkt. I pytanie jest do przewodniczącego. W związku z panem wypowiedzią na sesji w dniu 19 w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy 9, że zarząd przekroczył swoje kompetencje oraz pytanie mieszkańców, czy zarząd dzielnicy 9 działa zgodnie z statutem dzielnicy, pan przewodniczący odpowiedział, że stoi na stanowisku innej interpretacji punktu statutu dzielnicy. W związku z tym proszę o pisemne przedstawienie tylko tej interpretacji. Bo ja nie wiem, jak pan to przewodniczący interpretuje. Dziękuję. Chciałbym powiedzieć, że Komisja Polityki Społecznej 17.06, Polityka Społeczna o godzinie 17, Edukacja o 18.00, też 17 czerwca. 17 o której godzinie? O 18 edukacji. A polityka? A polityka o 17. Kiedy mamy termin sesji? 18. Harmonogramowy jak na razie. 18. Znowuż nie będzie materiału, to na jeden dzień przed. Nie będzie w ogóle. Ale polityka społeczna będzie się to co? Będzie uchwały. Ale to miałeś wcześniej. Nie, ja nie. Proszę bardzo. Pan radny. Komunalna z 7 o 19. Infrastruktury i budownictwa 7 o 18. Dobra. Komisja do spraw informacji też będzie 7 o godzinie 18. No nie może być, o 18. O 19. O 19 jest komunalna. Ale wszystkie trzy komisje infrastruktury. Jeszcze raz, z kim koliduje 7? Z Komisją Polityki Społecznej. Nie. 17. Tylko 17 czerwca? 17. Nie, 7. No to mówię, są komisje 7. 18. Nie, to mówię, że 19. Nie, mówię 18. 7, 18? Nie, było 17. Nie zdążyłem z pracy. Nie zdążyłem z pracy. To później po prostu na czele komisji wyjeżdżamy. Już jest pan, zgłosił komunikat. Przepraszam, Komisję Bezpieczeństwa 19.06. Godzina 16. Spotkanie jak co miesiąc jest ze strażnikiem o 17.00 komisji. Równocześnie, proszę państwa, można, proszę państwa, 19.00.
równocześnie informuje wszystkich radnych, ale można, czy nie można? No i to się interesuje na razie. No ciebie nie interesuje, no ciebie cię może komisję tutaj między sobą. Proszę, panie radny. Pan przewodniczący, jak na razie pan prowadzi dyskusję, tak? Pan swój głos, czas na swój głos dnia. Równocześnie, proszę bardzo, proszę koledzy, że jutro jest spotkanie zespołu koordynacji ubezpieczeń Kraków, które się odbędzie 29 sierpnia o godzinie 17 w siedzibie Rady Dzielnicy, na której serdecznie zapraszam. Będzie, proszę państwa, będzie tak. Będzie nowy naczelnik straży. Będzie to pani Dominika Gabi, bo jest wymiana, pan Jacek Stopa, naczelnik, który był, odszedł do Śródmieścia, tak? Dobrze mówię, do Śródmieścia. Będzie policja, serdecznie zapraszam. I radny, i ewentualnie jutro o 17. No i oczywiście zarząd serdecznie zapraszam. Ja chciałem jeszcze pokończyć. Ja bym odkończył. Tylko, czy w poniedziałek się odpowiada? 10? Tak. 10? O 18? 10 o 18 Komisja do Spraw Informacji. Nie będzie. No wiem, już wiem. Serdecznie zapraszam panią redaktor, bo będziemy kolegialnie ustalać tematy do gazety. Oczywiście. Jeśli nie będę mogła być, proszę drogą wiadomości. Będą materiały gazet też, żeby były do wglądu, ponieważ ja może powiem, jak będzie działała komisja. Ponieważ to jest zespół koordynacji. Ja chcę, żeby każdy radny fizycznie miał dostęp do materiałów i mógł się wypowiedzieć co do ich ewentualnej korekty. Po komisji będą materiały czekały na rady, na kolegów, żeby się z nimi zaznajomili w terce komisji do spraw informacji. I to będzie mniej więcej tydzień czasu, po tygodniu około 23, 24, tak mniej więcej jak zawsze ta gazetka się kończyła, po prostu będzie sygnał, że to będziemy, że tak powiem, wydawać w tej gazetce, no i zredaguje pani redaktor rzeczy, które tam w terce będą. I serdecznie zapraszam kolegów do przeglądania teczki i do współpracy, zawieszania artykułów, problemów swoich. Każdy radny będzie miał swoje miejsce. Jeśli tylko będzie chciał, oczywiście. Czy jeszcze ktoś? Wobec wyczerpania porządku obrad.